Następnego dnia Teresa Kremer wezwała na rozmowę licealistkę Ewę Ziębę. Nauczycielka wie, że dziewczyna związała się ze starszym żonatym mężczyzną, który jest ojcem innej uczennicy, Ani Ciesielskiej. Wiem, że spotykasz się z ojcem Ani Ciesielskiej. Jeżeli chce mnie pani krytykować, to z góry uprzedzam. Jestem dorosła i to moja sprawa, z kim chodzę do łóżka. Może nie tak ostro, dobrze? Nie chcę cię krytykować, tylko chcę ci uświadomić, że być może popełniasz błąd. To naprawdę nie jest pani sprawa. Ojciec Ani jest od ciebie o wiele starszy, ma rodzinę, zobowiązania. Z czasem taki związek może okazać się bardzo trudny. Na razie jest super. Robert za mną szaleje i zrobi dla mnie wszystko. A ty go kochasz? Ewa, ten człowiek zostawił dla ciebie rodzinę. Jeżeli nie jesteś pewna swoich uczuć, wycofaj się, proszę cię. Miłość jest przereklamowana, proszę pani. Mówisz poważnie? Dopóki Robert kupuje mi to, co chce, ja się nie wycofam. Może nawet wyjdę za niego za mąż. Wystarczy jedno moje słowo. Jesteś pewna siebie, bardzo. Ale pamiętaj, jeżeli będziesz tak grała z uczuciami innych ludzi, to bądź pewna, że obróci się to przeciwko tobie. Już się boję. Do widzenia. Możesz wrócić tutaj. Skończyłam rozmowę. Do widzenia. Do widzenia. Kremerowa myśli, że ruszy mnie sumienie? Facet miał dość swojej żony i dlatego uciekł z domu. A że uciekł do mnie? Rewelacyjnie. Akurat kończy szkołę i potrzebuje bardzo poważnego sponsora. Moja mama zawsze tak żyła i nigdy nie narzekała. Moim zdaniem ta dziewczyna zachowuje się bardzo niewłaściwie, zadając się z ojcem Ani. Myślałam, że się zakochała. Wtedy bym ją zrozumiała. Ale jeżeli ona spotyka się z tym mężczyzną tylko dla pieniędzy, to jest to po prostu niemoralne. Dziewczyna jest wściekła. Domyśla się, że to córka jej nowego partnera poprosiła nauczycielkę o pomoc. Teraz zamierza rozmówić się z Anią. Myślisz, że jak nasiesz na mnie smoczyty, to co? Przestraszę się i ucieknę? Co? Kremerowa z tą gadała? Słuchaj, mała. Do tej pory, aż twój starszy będzie płacił za moje zachcianki, to sorry, ale nie odczepię się. Wiedziałam, że jesteś mi tylko dla forsy. No i? Przynajmniej za mną jest szczęśliwy, nie to co swoją mamusią. Moi rodzice byli szczęśliwi, dopóki ty się nie pojawiłeś. Co, szczęśliwi? Tak? Dawaj! Nie naprawdę nie się! Anka, nie daj się! Anka, nie daj się! Zostawiła swój sześć! Ona zaczęła. A ty co? Zamiast jej pomóc, to nagrywasz to i się cieszysz? Ej, no sorry, a czemu się biłeś, Anka? No przyszłam tu, zaczęła się wymądrzać, że dopóki mój ojciec jej płaci, to się od niego nie odczepi, no nie wytrzymałam. Czyli, że to prawda, że Ewa wozi teraz twoim ojcem? Kremerowa z nią rozmawiała? Tak, ale ona ma gdzieś, co mówi Kremer. Proszę, no to skoro nie da się podobrać, no to musimy coś zrobić, no nie ma wyjścia, no musimy udowodnić twojemu ojcu, że ta cała Ewa go oszukuje. Ale jak? Marian, chodź. No, po co? Słuchajcie, ja o tym wszystkim troszeczkę myślałam, tak? No i chyba mam pomysł, jak sprowadzić ojca Anki z powrotem do domu, ale będzie nam potrzebny jakiś chłopak. Że niby ja? No, pomysł jest taki. Pójdziesz do tej całej Ewy i zaproponujesz jej kasę, no, za seks. No. I nagrasz waszą rozmowę, tak? A my będziemy mieć dowód. Trochę to pojechane, Viola. No ja wiem, że to jest troszeczkę pojechane, no ale no, musimy coś zrobić. A jak ta cała Ewa się nie zgodzi? Nie no, ja myślę, że ona się zgodzi. Skoro wodzi się z ojcem Anki za hajs, no to co myślisz, Anka? Nie wiem. Strasznie to chamskie. A to, co ona robi, nie jest chamskie? Słuchaj, jeżeli chcesz odzyskać swojego ojca, to musisz być twarda. Ja na twoim miejscu nie miałabym skrupułów. Pomożesz mi? No dobra, zrobię to. No ale mnie by się przydało kilka złotych. No co, zbieram na nowego playa. Nie podoba mi się ten pomysł, ale chyba nie mam wyboru. Ewa nie odpuści, a mój ojciec jest w nią zapatrzony i nie widzi, jak ona jest naprawdę. Dlatego muszę mieć dowód. Może wtedy on się opamięta, zerwie z nią i wróci do domu.
Następnego dnia bracia Sebastian i Grzegorz Chudzikowie spotykają swoją ukochaną w szkolnej szatni. Wczoraj byli na randce we trójkę, bo Grzesiek nie dotrzymał słowa i mimo przegranej poszedł razem z młodszym bratem na spotkanie z Mileną. Tak w ogóle to świetną masz bluzkę, cudownie podkreśla twoje oczy. Mnie tam się jakoś nie podoba. To co, dzisiaj też możemy jeździć razem po szkole? Szkoda czasu na tego osła. Co powiedziałeś? Że jesteś osłem. Jezu, jak macie się kłócić, to ja stąd idę. No i widzisz, kłóciłeś ją. Sam ją kłóciłem. Co jest, chłopaki, o co się znowu bijecie? O Milenę. Zakochałem się w niej, a ten debil się wtrąca. No nie mów tak na brata, no. A ty co, Milena też się podoba? I to jeszcze jak? Wiesz co, i jej nie odpuszczę. Ani ja. A nie muszę się jakoś dogadać? Chyba nie w tym życiu. Idź do klasy, Sebastian, idź. Idę. Ale wiesz co ci powiem? Powiem ci, że Milena będzie moja. Ona ma gdzieś twoje bajery. Teraz już wiem, że nie poleci na takiego kretyna jak ty. Sebastian, idź zobaczymy. Już, idź. A ty słuchaj, wiem o zawodach w pompki i to nie może się powtórzyć. Ty jesteś starszy, masz być mądrzejszy po prostu, no. No czyli co, mam odpuścić? No niech Milena wybierze, by się po sprawie, no. Twój brat jest chory, on nie może się przemęczać, rozumiesz? Wygrał ze mną na pompki, jakoś nic mu się nie stało. Grzesiek, nie denerwuj mnie. Zawody o dziewczyny. W ogóle mi się nie podoba ten pomysł. To nie fair. Poza tym Sebastian ma astmę. To może gdzieś się skończysz. No nie wiem, musi dojść do jakiegoś wypadku, żeby oni przestali walczyć? Marian Czarnota, kolega z klasy Ani Ciesielskiej, zgodził się pomóc koleżance i zaproponować Ewie Ziębie pieniądze za seks. Licealistka Ania chce udowodnić ojcu, że jego kochanka go oszukuje. 16-latka ma nadzieję, że dzięki temu jej ojciec wróci do domu. Słucham? No wiesz, podobasz mi się i zapłacę ci, jak się ze mną prześpisz. O co ci chodzi? No, o seks. Nie jestem głupia. To jakaś pokucha, prawda? No co, zatkało cię? Nie, jak nie chcesz, to nie ma sprawy. Czekaj. Dam ci 200, jak powiesz mi, o co chodzi. 200? Kurde, to by było spoko, bo miałbym w sumie 3 i mógłbym sobie kupić tę plejkę. Nie mów mi tu o plejce, tylko powiedz, co jest grane. Ania Ciesielska i Wiola Szulc mi to przysłały, żeby udowodnić ojcu Anki, że traci tylko na kasę, czy coś w tym stylu. A to cwaniary. To jak będzie z tymi stówkami? Najpierw musisz na nie zarobić. No, ale miałem tylko powiedzieć, o co chodzi. Tak, a teraz zrobisz mi nagie zdjęcia. Takie z cyckami na wierzchu. A, i potem rozwiesimy je po całej szkole i powiemy, że Anka to zrobiła, żeby się zemścić. No, sam nie wiem. Anka to moja koleżanka. Chcesz zarobić, czy nie? No, chcę. No to do roboty. Ta mała gówniara myślała, że może mnie wykiwać? No to się zdziwi. Ostrzegałam, żeby ze mną nie zaczynała. Teraz ją zniszczę na oczach całej szkoły i tatusia. W klasie drugiej A trwa lekcja francuskiego z Patrisem Nieckowskim. Sebastian, zakochany w Milenie Bednarz, ma nad bratem tę przewagę, że chodzi razem z dziewczyną do klasy i spędza z nią więcej czasu. Chłopak nie może skupić się na lekcji, bo cały czas jest zapatrzony w koleżankę. We Francji, że jest nową Edith Piaf i ja ją bardzo lubię. Teksty już rozdałam, no i mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobrze, no to w takim razie, kto będzie nam czytać pierwszą część? Może Sebastian? Sebastian, réveillez-vous. Kto ja? Oui. No, nie ma sprawy. Vas-y, allez. Tu es mon soleil, je veux être avec toi pour toujours. Nous devons être ensemble, tu es pour moi tout. Très bien, excellent. W takim razie spróbujcie przetłumaczyć w parach, dobrze? Ty. Lenaps, masz już płytę tej piosenkarki? I teraz tak. Tutaj bierzemy pierwszą część, nie? Ej, to od Grześka, brata Sebastiana. Pisze, że nie może się doczekać, kiedy znowu się zobaczymy i pouczymy. No i czy moglibyśmy iść bez Sebastiana? Bo on go wkurza i przeszkadza mu w nauce. Mówiłam ci, że oni obaj się tutaj kochają. A co ja mam teraz zrobić? No, który ci się bardziej podoba? Sebastian. Od kogo ten SMS? No, Sebastian, Milena, proszę, nie przeszkadzajcie innym, dobra? Przepraszamy, już nie będziemy. Dziękuję. Oni naprawdę obaj się we mnie zakochali. Głupia sytuacja, bo przecież lubię ich obu. Ale to Sebastian mi się podoba. Grześkowi chciałam tylko pomóc w nauce. No i co ja mam teraz zrobić? Przecież nie chcę, żeby się przeze mnie kłócili. Tymczasem 19-letnia Ewa, która związała się z ojcem Ani Ciesielskiej, rozwiesiła swoje roznegliżowane zdjęcia w szkole i okłamała nauczyciela informatyki, że zrobiła to Ania. Pan chyba jest ślepy.
Nie pozwalaj sobie, chłopcze. Do widzenia. Ten chłopak widział, jak ta brędna ciesielska rozwieszała moje fotki. To prawda? Na własne oczy widziałem. Ty świnio, skąd wzięłaś moje zdjęcia? Ale o czym ty mówisz? Ja tego nie zrobiłam. Nie udawaj, zrobiłaś mi te zdjęcia w szatni, jak się przebierałam. Co? To jest nieprawda, naprawdę. Oni kłamią. Marian, czemu ty kłamiesz? Nie kłamię, tak było. A, ciekawe to na to twój tatuś. Ania, mogę cię prosić? Wiem od pani Kremer o twojej sytuacji w domu. Masz prawo być zła na swojego tatę i na Ewę. Ale to nie jest rozwiązanie. Kiedy ja naprawdę tego nie zrobiłam, panie profesorze? Oni mnie wrabiają. Przykro mi, ale będę musiał wezwać do szkoły twoich rodziców. Jola, Jola, ty mi wierzysz, prawda? Oczywiście, że ci wierzę. I twoje rodzice też na pewno ci uwierzą. Nie martw się nic. Nie zrobiłam Ewie żadnych zdjęć. Nie wiem, czemu Marian kłamie. Pewnie Ewa go omotała. Czy wszyscy faceci idiociłem na jej widok? Co oni widzą w takim pustaku? Gimnazjalistka Milena Bednarz postanowiła, że musi wybrać pomiędzy braćmi Sebastianem i Grzegorzem. Nastolatka nie wie, że chłopcy urządzili o nią między sobą zawody. Susie! Sorki, że przeszkadzam, ale ułożę na ciebie całkiem niezły wiersz, Milenka. Ty? I to po francusku. Przecież ty nie umiesz francuskiego. Widzisz? Jedna lekcja z tobą i zobacz, jakie robię postępy. Elle debout, je mets papier, et je vous... Dobra, przestań. Nie mogę słuchać, jak kaleczysz mój ulubiony francuski wiersz. Znasz to? Aha. No coś się popisał, bracie. Ale przynajmniej wybrałem mi ulubiony wiersz, co nie, Milenka? Akurat wybrałeś. Skopiowałeś i pewnie nawet nie wiesz co. Dobra, przestańcie, to bez sensu. Grzesiek, lubię cię, ale nic więcej. To Sebastian mi się podoba. Wracam do klasy, jakbyś chciał o tym pogadać. Słyszałeś? To ja się jej podobam, wygrałem. A ty zrobiłeś z siebie francuskiego debila. Ciekawe, co Milena zrobi, jak dowie się, że o nią graliśmy na pompki. Raczej się jej to nie spodoba. Nie, powiesz jej. A co mam do stracenia? Chcesz, żebym się odczepił? To zagramy jeszcze raz. Tym razem w bieganiu. I tym razem nie bierzesz leku. Odbiło ci? Grzesiek zawsze gra nie fair. Milena powiedziała, że woli mnie, a ten frajer nie chce się wycofać. Ale wygram ten maraton i znowu mu pokażę. Dam radę nawet bez leków.